Halo! Zmieniłem profilowe. Kogo to obchodzi? Sami wybraliście to foto na moim Instagramie. Czy wasz pokój jest tak samo obrzydliwy jak mój? Jeżeli nie, to zazdro. Jeżeli tak, to pokażę wam najlepszą rzecz, jaką możecie zrobić w waszym obrzydliwym pokoju. Indie biningi. Ogólnie ja naprawdę uwielbiam kempingi. Kempingi... Ja pierdolę, zajebiste to jest i uwielbiam. I dzisiaj byłem w Decathlonie, wyobraźcie sobie, i kupiłem sobie hamak. Zdecydowałem, że ja mam tutaj swój pokój. Mam ten hamak, który jest stricte kempingowy, żeby wiecie, wieszać go na drzewach i w ogóle, no tak jak normalni ludzie używają hamaków. Ale ja nie jestem normalną osobą i ja zdecydowałem, że w moim obrzydliwym pokoju zrobię coś niesamowitego. Zrobię coś takiego, że wszyscy moi znajomi, jak będą do mnie przychodzić, to powiedzą mi: o ja pierdo. Na tym vlogu będziemy, słuchajcie, wieszać hamak w moim pokoju. Jeżeli byście chcieli zrobić dokładnie to samo w swoim pokoju, to ten vlog bardzo wam pomoże, ponieważ pokażę wam mniej więcej jakby proces wieszania go. Hamak wygląda w ten sposób. Co to jest? Kupiłem go w Decathlonie. Koszula, hamak basic. Jest leciutki, jest fajny. Do plecaka, wiecie, jakbyście chcieli wyruszyć w dalszą podróż z plecakiem. Nie zajmuje on dużo miejsca, potrafi się... Wiecie, możecie go upchnąć w jakieś, wiecie, miejsce, gdzie trzymacie skarpetki. Co mamy w środku? Takie, słuchajcie, linki. Macie dwie takie linki. A sam hamak wygląda w ten sposób. Patrzcie, to się mieści w czymś takim. Czymś takim, kurwa! Hamak wygląda w ten sposób, że jak to wywalę... Kurna, serio, to jest cała instrukcja w 75 językach. O! Cyk! Patrzcie! To jest... zajebiste! Sam hamak, jakbyście byli ciekaw, z jakiego on jest materiału wykonany, on jest naprawdę przyjemny w dotyku. Ja bym mógł normalnie się nim przykryć i pójść spać. Ten hamak jest ogromny! Nie mogę się doczekać, jak już on będzie tutaj wisiał i będę mógł normalnie przy suficie sobie, kurna, leżeć. Szok! W ogóle wybrałem sobie fajny kolor. Plan mam taki, że o tu jest pierwszy koniec, a tu jest drugi. I wiecie, ten hamak, o, i on będzie wisiał w ten sposób. Mniej więcej tak, tylko on będzie bardziej napięty i będzie o wiele wyżej, wiadomo. I teraz co potrzebuję tak naprawdę zrobić, to kupić takie śruby, wkręty z kółkami na końcu i po prostu jedno wkręcić tutaj, drugie tam. Myślę, że to będzie tyle. Jako że jest godzina 23:25, to teraz nie pójdę do sklepu, ponieważ wszystko jest zamknięte. A jutro jest niedziela. Widzimy się po prostu w sklepie. Jest poniedziałek i wyobraźcie sobie, że byłem w sklepie i kupiłem kaki, które wyglądają w ten sposób. I one są podobno spoko i mam takie dwa. Tutaj są takie cosie. Powiedział mi pan w sklepie, że muszę to obciąć w tym miejscu, bo to jest za długie. Bo jest za długie. Dałem już sobie na ścianach. Na ścianach już zaznaczyłem miejsce, w którym ten hamak powieszę. I na tej ścianie zawieszę go w tym miejscu. Tutaj jest zaznaczone. A drugi zawieszę w tym miejscu. Tak to jest zaznaczone długopisem, bo mam wywalone na ściany. W sensie będę je odmalowywał w przyszłości. Standardowo wziąłem do pomocy... Dzień dobry. Tatę. Oj, kurwa! Będzie głośno. Włącz. Nie przewierciłeś się na drugą stronę ściany? Nie, ale wiesz co, ta... Nie wiem, czy ta ściana jest... Nie, no dobra, no kołek powinien trzymać, okej, okay, bo ta jest z cegły pełnej. Czy no to, to wiem, a ta nie? No nie, ta jest działowa, zwykła. Jeden. I dwa. Czekamy jeszcze. Nie możemy... Chciałem powiedzieć, nie możemy się powiesić. Nie możemy się jeszcze huśtać na hamaku, ponieważ to wypada. Jest za duża dziura. Więc czekam na jakiś klej, żeby tam wpuścić. I wtedy, jak już ten klej tam będzie, to słoń będzie mógł się huśtać na tym hamaku. To jest w ogóle hit, widzowie, że to już jest chyba czwarty czy piąty dzień, kiedy tego vloga nagrywam. A on jest strasznie krótki. Tata przyniósł ten klej, o którym była wcześniej mowa. Te kółeczka będą tam siedzieć.
i nie wyjdą. A tego właśnie chcemy, więc jazda. To jest takie urządzenie, to jest końcówka, która miesza od razu, bo to są dwa składniki. Widzisz, wychodzi jasny i ciemny i przez to, że przechodzi przez taką spiralę, wychodzi gotowy, wymieszany klej. O, dobrze, szkoda tego kleju teraz. Nie wiem, czy wiesz, ale tego dzióbka plastikowego, który miesza ten klej, o, tego, no. Tak, to już jest do wyrzucenia. Naprawdę? Tak, dlatego, że to jak zastygnie za moment, to z tego będzie kamień. Jak wy fajnie macie, widzowie, że wy nie musicie absolutnie czekać. Minęły kolejne 2 godziny. Bo czekałem, aż ten klej zastygnie. Tata powiedział mi, że to będzie cholernie trudno tam wsadzić. Mam pomysł. Będę ci świecił latarką, tak jak zawsze syn pomaga ojcu w czymś. Tak. Ojejku. O kurde. Jedziemy w to z drugim. Wyjmuje się kołek. Wyciąga kołek. Czyli widzisz, jeszcze się... Nie wiem, dlaczego ten kołek się wykręca, ale ja to ledwo wkręcam. Ale to ściana jest kurna, wiesz, dziura jest za duża. Właśnie, ale po to właśnie wlaliśmy ten klej tam, żeby to się trzymało. Ściany? Tak. Ale tutaj chwyciło. Tu jest wszystko gitu. Tylko wiem co, Krzysiek. Kurczę. Co? Nie mam już tej drugiej rurki. Bo byśmy wsadzili drugą kotwę. Wiem co zrobimy, wiesz? Szarą taśmą. Obczajcie to. Mój tata jest totalnym majsterkowcem. Jak... nie wiem jak to nazwać. Mój tata znajdzie sposób, jak to zrobić, żeby działało. Patrzcie na rozmiar tej dziury. Tutaj, to co to trzyma. Widać, że dziura w ścianie jest za duża na ten kołek. Ale tata co zrobił? Na fokus. Wsadził tam klej... FOKUS! Wsadził tam, słuchajcie, najmocniejszy klej z możliwych. Tam do środka głęboko. I wsadził tutaj też drewniane wykałaczki do saszyków. I teraz to się tak trzyma, że to jest szok. Przyszedł ten moment, wieszamy hamak. O, hit. Bra. O, jednak nie. Bra. Trochę się boję. Jezu. O, mega. O mój Boże. O mój Boże. Aśka. Tak, ale mam problem jeden. Bo zmieniłam logo na stronie. Serio? Liczyłem na lepszą reakcję. Ej, ale serio, to jest takie wytrzymałe już mocno? Tak. Już tata go naprawił? Tak. Wkleił tam coś? Tak. I nie jednie. Na pewno? Nie jednie. Boże, to ja już widzę, jak ty wracasz ze szkoły, chodzisz tu i wychodzisz dopiero, żeby się umyć. Dobra, rodzice! Mamo, tato! No, dzień dobry. No, jak ty tutaj wchodzisz? Na łóżko i jazda. Nie za wysoko? Za nisko. Jak za nisko? To chciałbyś przy suficie? W sufit patrzeć tylko? W co mam się więcej tutaj patrzeć? Dobra, a weź mi daj się położyć. Co myślisz, mamo? Te liny na górze. Myślę, że to jest głupie. Ale właśnie głupie rzeczy są fajne. Tak, następny kup sobie skuter wodny. O, 100 tysięcy lajków kupuję skuter wodny. Ej, ale chillera. Totalny kozak. Jeszcze właśnie tu jest jeszcze miejsce na piwo. Tak. Jeżeli chcecie, żeby wasz pokój zmienił się na lepszy, zróbcie to. Ale pamiętajcie, zróbcie to dobrze i zróbcie to mądrze. Więc czy jestem zadowolony z efektu? Jak najbardziej tak. Mega polecam, zajebisty vibe. Trzymajcie się, widzowie.